tak łatwo. Oj, nie tak łatwo. Śnieg, troszkę mrozu, wiatr. Krótki dzień. Nie tak prosto. Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, którędy oraz jakim szlakiem możecie dojść ze Zwardonia. Tu mamy Zwardoń. Na Wielką Raczę. Tu mamy Wielką Raczę. Cały szlak prowadzi na południe. Jest to szlak graniczny Polski ze Słowacją. Nie mamy zbyt wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o szlaki ze Zwardoniem na Wielką Raczę. To jest albo czerwony, albo niebieski. Ja zacząłem od czerwonego, gdzie dotarłem do chaty pod Skalanką. To jest schronisko, sympatyczny gospodarz pożyczył mi kije, które się bardzo, ale to bardzo przydały, zwłaszcza przy podejściach i zejściach. Rewelacyjna rzecz. Jak najbardziej polecam. I dalej przez przełęcz graniczny, Beskid graniczny i Kikułę. Tutaj od przełęczy graniczny do Kikuły rozpoczyna się długie podejście, gdzie suma przewyższeń jest 400. Dalej, no wiadomo, jest troszeczkę spokojniej, aczkolwiek
jesteśmy w górach, są podejścia i są zejścia. Drugim takim długim podejściem jest z przysłopu Wielkiego, właśnie na sam szczyt, na Wielką Raczę, gdzie suma podejść to jest powyżej 300. Nie zabawiłem długo na szczycie, ponieważ mróz, pełno śniegu, a w schronisku pełno ludzi, nawet nie było gdzie usiąść, więc nie miałem nawet miejsca na wypicie herbaty. No w każdym bądź razie szybko zacząłem schodzić czerwonym szlakiem, bo już dzień chylił się ku końcowi. Dotarłem do schroniska pod Skalanką, oddałem kije i już w ciemnościach dotarłem na kwaterę do Zwardonia. Warto wejść? No oczywiście, że warto. Warto iść, warto pomęczyć się te kilka godzin, zwłaszcza, że w jedną stronę idzie się od 4 do 5 godzin i do przejścia jest 15 km w jedną stronę. Nogi bolą, ale jest fajnie. I o to przecież chodzi. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia na szlaku. Cześć.